Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł Kulturalne. jest pan Michał Mącznik. E, improwizator, e, trener, musa, organizator projektów komediowych, autor, bloger, eksperymentator. Pracuje pan w improklubie, zajmuje się pan improwizacją. Co to, to jest takiego? Jakby pan to opisał? No. Teraz tak, improwizacja ma wiele odmian, ale niezależnie od tego, gdzie jest stosowana, czy w muzyce, czy w teatrze, czy jeżeli mówimy o improwizacji praktycznej, to improwizacja zawsze jest to proces działania bez przygotowania, bez wcześniejszego planowania. Takie działanie tu i teraz, ad hoc. A tak praktycznie? Może pan to przedstawić? Jak to, jak to się robi? To znaczy tak. Jest taki nurt w Stanach Zjednoczonych, on powstał, który się nazywa Applied Improv. To jest improwizacja stosowana, stosowana w różnych dziedzinach. I teraz zostały wzięte zasady improwizacji scenicznej, które aktorzy stosują na scenie po to, by. Lepiej odnaleźć się w zaskakujących sytuacjach, czy też, żeby wspólnie budować jakąś historię na scenie. I te zasady zostały przeniesione do takiego codziennego życia. Można je stosować w komunikacji, czy żeby wrzucić na większy luz, czy żeby być bardziej po prostu spontanicznym i szybciej reagować na zaskakujące sytuacje. Więc są pewne reguły, których się mm. trzymamy i poprzez te reguły możemy po prostu szybciej reagować. Czyli jest to jakby takie narzędzie do czegoś, a nie odrębna sztuka. Tak, improwizacja, ja przynajmniej tak traktuję improwizację praktyczną jako narzędzie, czy do komunikacji, czy do budowania relacji, i tak dalej, i tak dalej. Ale też improwizacja. Jest taką formą, która się sprawdza przy budowaniu dłuższych historii, dłuższych spektakli. Czasem od publiczności bierzemy jedno słowo i na podstawie hmm. tego słowa budujemy godzinny spektakl, hmm. który nie dość, że ma. Początek, rozwinięcie, zakończenie to jeszcze bywa albo zabawne, albo dramatyczny. Jak się przygotować do czegoś, co ma być jakby nieprzygotowane. No właśnie, to, to jest ciekawy aspekt. Bo po pierwsze, możemy trenować jakieś nasze takie zasoby, że tak powiem, sceniczne i umiejętności sceniczne. Typu dykcja, ruch sceniczny, pantomima i tak dalej. No i to, to jest takie taka, elementy teatralne. Tak, elementy teatralne, które są można powiedzieć taką świetną obudową, żeby to był, ten obrazek na scenie był ładniejszy. Ale też na treningach uczymy się, czy też, no nie wiem, poprawiamy umiejętności w tym, żeby rezygnować ze swoich pomysłów. Żeby bardziej słuchać tego partnera scenicznego niż naszych pomysłów w głowach. Improwizacja to jest sztuka odrzucania swoich pomysłów. I reagowania na innych. To szybkie reagowanie wymaga jednak treningów. Jeżeli miałbym dać taką jedną umiejętność podstawową, to wydaje mi się, że to by było słuchanie. Słuchanie. Tak, słuchanie mhm. drugiej osoby, ale z takim nakierowaniem że ja jestem w ciągłej gotowości do zmiany, gdy kogoś słucham. Że nie tylko przytakuję, mm -hmm, tak, parafrazuję i tak dalej, i tak dalej, tylko faktycznie ja jestem ciekawy tego, co mówi druga osoba, jestem gotowy się momentalnie zmienić dla tej osoby. Napisał pan właśnie o tym książkę, jak techniki mogą usprawnić każdy aspekt naszego życia. Tak, tak? dokładnie. Zgadza się? Więc jak? Jak to się dzieje? Jakie to są aspekty? Jedno takie sprostowanie, bo ja jestem współautorem książki, drugim mhm. autorem jest Artur Król, taki warszawski, dosyć znany psycholog. I teraz, jak mogą usprawnić? Jeżeli ktoś na przykład potrzebuje wrzucić na luz czy czuć się bardziej swobodnie, czy w relacji z drugą osobą, czy żeby się lepiej z nią komunikować, żeby więcej czerpać od innych niż z własnej głowy? Te techniki świetnie się przydają, ale również w takich, nie wiem, aspektach biznesowych, takich jak sprzedaż, mhm. czy obsługa klienta żeby być właśnie bardziej nakierowanym na, na stronę tej drugiej osoby. Tu świetnym przykładem są sprzedawcy. Bo teraz tak, na, na początku, gdy jakiś sprzedawca, że tak powiem, uczy się swojego fachu, no to powinien pewnie się nauczyć jak najwięcej rzeczy o produkcie, powinien się nauczyć jakichś tam technik sprzedażowych i tak dalej. I to jest wszystko świetne do pewnego momentu. Bo po pewnym czasie, gdy te umiejętności są opanowane, to sprzedawcy zaczynają traktować każdą osobę bardzo schematycznie. Przestają mm -hmm. słuchać faktycznych tak. potrzeb klientów i tej drugiej strony. Więc choćby tutaj improwizacja też się sprawdza. Czyli rozumiem, że organizuje Pan szkolenia właśnie też dla takich ludzi, tak? Yy, tak, zdarza, zdarza mi się dosyć często organizować szkolenia, czy to dla, dla firm, czy, czy dla takich otwarte szkolenia dla każdego, że każdy może na takie szkolenia przyjść. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o firmy, no to za każdym razem staram się dopasować do potrzeb drugiej strony. Ale wydaje mi się, że najwięcej szkoleń prowadzę jednak dla ludzi związanych z IT, z branżą informatyczną. Naprawdę. Tak. Ale w jakim celu oni używają improwizacji? Głównie, żeby się lepiej komunikować w zespole, żeby szybciej reagować na to, co, co, co <słuch> się dzieje po tej drugiej stronie. No, ciężko tutaj podejrzewam. Improwizować z kompilacją jakiegoś kodu, gdy ktoś programuje, ale to są takie, wydaje mi się, bardzo umiejętności społeczne. Takie umiejętności miękkie. A jakie inne szkolenia pan organizuje? Jakie są różne rodzaje takich szkoleń? To znaczy, tak, są szkolenia z zakresu praktycznej improwizacji. To nazywamy WPI, Warsztaty Praktycznej Improwizacji. I to są szkolenia nakierowane Głównie dla osób, które chciałyby poprawić swoją komunikację i szybkość reakcji w zaskakujących sytuacjach. Że tak powiem, chciałyby być bardziej spontaniczne. Osobnym działem gdzieś tam są szkolenia, które organizuję dla różnych firm. Osobne, osobny dział to są szkolenia typowo dla improwizatorów, to znaczy dla osób, które występują na scenie i chciałyby to robić lepiej. I takim ostatnim działem jest taki coś, co nazywa się gry statusowe. Zestawy zachowań, za pomocą których Wobec innych gramy wyższym lub niższym statusem. Praktycznie gry statusowe zakładają, że, że w każdej interakcji biologicznie mamy wygrane reakcje, gdzie gramy o wyższy albo niższy status względem drugiej osoby. Gry statusowe pomagają nam. Głównie unikać konfliktów. Załóżmy, że idziemy ulicą i z drugiej strony idzie druga osoba. Zwykle tak jest, że nie musimy się dogadywać z tą drugą osobą, że o przepraszam, ustąpi mi pan, kolejnym razem ja panu ustąpię. Tylko automatycznie mhm. te osoby, jak idą naprzeciwko siebie, się wymijają. Któraś pierwsza ustępuje czasem. Mhm. Oczywiście jest mijanka, ale zwykle któraś pierwsza ustępuje. Jak to się dzieje? Po prostu przekazujemy drobne sygnały statusowe, sygnalizujemy te drobne sygnały statusowe po to, właśnie, żeby unikać konfliktów w tym przypadku, żeby na przykład ktoś pierwszy ustąpił hmm. miejsca na drodze. Taka mowa niewerbalna? E, tak, 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 tak. To są zwykle bardzo konkretne zachowania i werbalne, i niewerbalne. Natomiast lwia część tego jest niewerbalna, są to zachowania niewerbalne. Są to naprawdę bardzo drobne zachowania. Czasem jest to, nie wiem, częstotliwość mrugania oczami, czy ktoś ma, albo czy ktoś ma wysuniętą bardziej szczękę do przodu, czy, czy do tyłu. To już. Naprawdę takimi sygnałami da się coś zakomunikować? Jak... Tak, da, da, da się, da się za, zakomunikować. Taki bardzo mhm. prymitywny komunikat. To Ja tu jestem wyżej, albo ja tu jestem niżej oczywiście. Jest taki typ szkoleń, ja broń, że nie mam z tym nic wspólnego, ale jest taki mm -hmm. typ szkoleń, jak zachowywać się w razie e, napadu na bank. Pracownicy e, banków. Mm -hmm. Są szkoleni w tym zakresie. I tutaj większość tych zachowań jest nisko statusowa czyli nie patrz w oczy tej, tej osobie, która wtargnęła, wykonuje wszystkie polecenia, staraj się wtopić w tłum, itd., itd. Więc ma to wiele praktycznych aspektów, mm -hmm. i w naszym takim życiu codziennym jak się z kimś komunikujemy o choćby do rozwiązywania konfliktów albo czasem e, możemy mieć wrażenie jak z kimś rozmawiamy że ta osoba jest irytująca. Coś jest w niej irytującego, ale nie wiem co. Bardzo często okazuje się, że jak ktoś pozna te zachowania statusowe, to wie, że wkurza ją czy irytuje to, to i to. Bo ta druga osoba na przykład gra wysokim statusem. Wysoki status to rozumiem ma coś wspólnego z przejmowaniem kontroli nad kimś, czy się mylę? A... Bo jak nisko są takie uległe, z mm -hmm. tego co rozumiem? Tak. W ogóle wy wy nazwa wysoki status i niski status, tę teorię zbudował Keith Johnston, który wynalazł na nowo e, improwizację, która gdzieś tam po, po Delarte zaginęła na chwilę. I on interesował się psychologią ewolucyjną w momencie, gdy wpadł na tę ideę. E, pracował z grupą studentów. Gdzie uczył ich sztuk teatralnych, uczył ich aktorstwa. I w tych scenach czegoś brakowało. Brakowało jakiejś takiej prawdy. Było to takie sztuczne i, 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 i nieprawdziwe. I powiedział do studentów: Dobra, słuchaj, w tej scenie zagraj wysokim statusem, a ty zagraj niskim i zobaczymy, jak to będzie. I sceny automatycznie zaczęły być bardziej prawdziwe. To jest ciekawe, że y, on im nie tłumaczył, czym jest wysoki status, mm. czym jest niski status. Bardziej... Y, te... To te, te hasła. Wysoki status, niski status. Tak, oni, oni, oni to odbierali intuicyjnie. Pod tymi hasłami kryje się pod wysokim statusem, zwykle kryje się dominacja pod niskim mm -hmm. statusem, uległość. Natomiast, no po prostu, żeby to ładniej ładniej brzmiało i żeby dany aktor nie zaczynał wchodzić w rolę oprawcy, bo wysoki status. Agresora. O, agresora, tak. 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 To, to jednak nie, nie tylko mm -hmm. taka ekstremalna, nie wiem, dominacja, mm -hmm. tylko choćby to, że na przykład, nie wiem, ktoś położy długopis na stole, a druga osoba tym długopisem się bawi. Tak? To, to znaczy, że tutaj gram wyższym statusem, bo mm -hmm. mogę sobie pozwolić na to, żeby się bawić tym długopisem. Na przykład. Jakie osoby do pana przychodzą na zajęcia? A, bardzo, bardzo różne. I wydaje mi się, że taka średnia wieku na, na zajęciach to jest gdzieś tam 30 parę lat. Ale przychodzą osoby i, i czasem zdarza się, że przyjdzie jakiś student. Czasem nie jest to zbyt popularne. Ale zbyt... nie jest to popularne. Ale zdarzały się też osoby, które przychodziły do mnie i chyba najstarsza miała 80 lat, więc Super. tak. A rekord to prowadziłem warsztaty. To jest chyba miejsc, miejscowość bałtów dla osób, dla emerytów, którzy oprowadzają po tamtejszym. Parku jurajskim tak? Parku jurajskim, no. tak. Po tamtejszym no. parku jurajskim oprowadzają turystów. Mhm. I tam miałem takie zajęcia z tymi, z tymi ludźmi, no gdzie tam średnia wieku, to była 70-70 lat podejrzewam. Ale bardzo miło wspominam te zajęcia. I też, jako ciekawostkę, powiem, że zupełnie inaczej mi się pracowało z takimi ludźmi, powiedzmy starszymi. Z tego względu, że u młodych ludzi dominuje taka chęć bycia oryginalnym, chęć bycia śmiesznym. A tam ci państwo tworzyli piękne historie i bardzo się fajnie słuchali. A więc jeżeli słucha mnie ktoś, kto, słucha nas ktoś, kto prowadzi takie zajęcia, to polecam, polecam starszych ludzi na zajęciach. A jakie to są ćwiczenia? Może pan zdradzić kilka. Począwszy od takich najprostszych typu. Na przykład w dziesięciu rozmowach, w które przeprowadzisz w tym tygodniu, zacznij dostrzegać, czy słuchać w trakcie tych rozmów z taką intencją wyłapywania ofert drugiej osoby. Ofert w sensie takim improwizacyjnym, czy też zaakceptuj kilka takich ofert w trakcie rozmów, ale są też takie ćwiczenia bardziej hardkorowe, typu. O, to jest bardzo ciekawe, relacyjnie, pozytywnie, bardzo ćwiczenie. I to może któryś ze słuchaczy zastosuje u siebie. Jeżeli masz jakąś bliską osobę, to przez cały tydzień sprawdzaj, sprawiaj, żeby ta osoba wyglądała dobrze we wszystkim, co robi, mówi, akceptuj wszystkie jej oferty, zgadzaj się na wszystko. To ćwiczenie. Niekoniecznie, niekoniecznie sprawia, że zaczynamy być niewolnikami, bo oczywiście tam, gdzie, gdzie, gdzie czegoś tak bardzo nie chcesz, to, to oczywiście nie rób tego. Ale to ćwiczenie daje taką nową perspektywę, że zwykle ludzie odkrywają, jak często są na nie, jak często blokują tą drugą osobę, nie zgadzają się na jej propozycję, czy jak często sprawiają, że no, ta osoba no, nie wygląda za dobrze. Chodzi o to, żeby mieć w sobie taką intencję, że w tym tygodniu zgodzę się na wszystkie propozycje mojego partnera, partnerki. A bardzo często ludzie właśnie odkrywają. Czy ta druga osoba ma być tego świadoma wtedy? Czy nie, czy nie, 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 mów, nie. Mówmy, nie mówmy drugiej osobie, że to robimy. A pan, rozumiem, przećwiczył to na jakimś bliskim. E, tak. Y, kilka, kilka razy wykonywałem to ćwiczenie, i y, bardzo często właśnie y, też y, sam u siebie odkrywałem, jak często y, byłem na nie względem mm. tej drugiej osoby. To nie, nie chodzi y, o, o jakieś y, ekstremalne rzeczy, typu wyjdźmy dziś wieczorem. A nie chce mi się albo obejrzyjmy jakiś film a może nie mam inne zajęcia. Chodzi o to, żeby takie drobne rzeczy wyłapywać i tam częściej być na tak. I później postanowił pan coś zmienić, tak? W swoim zachowaniu, po e, takim ćwiczeniu. Tak, ponieważ już sama, sama świadomość tego powoduje też, że jesteśmy bardziej odpowiedzialni. No bo nie mogę już powiedzieć, a robiłem to nieświadomie, tak? nie, nie, nie chciałem tego robić i tak dalej. Tylko to, to już w tym momencie przechodzi do mojej świadomej decyzji, że ja decyduję się na takie i takie zachowanie. Ale właśnie, jak w improwizacji można popełnić błąd? Na przykład blokując pomysł drugiej osoby. Mówimy na to po prostu blokowanie, czyli zanegowanie świata, który stara się stworzyć ta druga osoba na scenie. Załóżmy, że ona podchodzi do nas i mówi: No nie wiem, panie Rafale, bo pan jest lekarzem, a moja córka jest chora, czy może mi pan pomóc? Ja bym mógł wtedy zablokować drugą osobę i powiedzieć. Ale ja nie jestem lekarzem, ja jestem księgowym. No i wtedy wychodzi scena bez sensu, totalnie, tak? To się nie trzyma, że tak powiem, całości. Więc to jest jeden z błędów, który może popełnić improwizator zablokować drugą osobę.